Cześć tu! Oluś i tatuś, siemanko, niezłe subskrybocianko, youtuberianko. Dziś sprawdzimy najlepsze 10 kanałów, które nas obserwuje. Niestety nie możemy sprawdzić wszystkich, bo jak ktoś ma ukryte subskrypcje, to ich nie widzimy, ale na przykład wiemy o dwóch, którzy znaleźli się w pierwszej dziesiątce. O nich też powiemy. Na pewno tak, żebyście czekali do końca, bo na końcu się okaże, że jest jeden kanał, który nas subskrybuje i ma prawie 1 000 000 subskrypcji. Czujesz? Jest kanał, który ma prawie 100 tysięcy subskrypcji. I tak dalej. Sprawdzimy 10 najlepszych pod względem subskrypcji, a wy zdecydujecie, czy są super, czy nie są super. Sami jesteśmy ciekawi, co tam będzie, bo większość pewnie nie znamy, a może niektóre znamy i o niektórych na przykład powiem jako jakieś ciekawostki. Oluś, ty jesteś ciekawy? Ja jestem najbardziej ciekawy. Powiem już, jak się połączymy. Nie, jak się połączymy. Dobra, żebym znowu nie mówił cały czas dobra, tak? No nie bijemy w brzuch, już dzisiaj nie będziemy wstawać. Lecimy, przełączamy się na komputerek i sprawdzamy, co i jak i kto nas subskrybuje ze znanych osób. Miejmy nadzieję, że ktoś jest. No jest, bo jak ktoś prawie ma 1 000 000, to jest chyba znany. Ale jest często tak, że ktoś ma na przykład 2 000 000 i wy o nim nie słyszeliście, a ma 2 000 000 subskrypcji, bo pokazuje content, który was nie interesuje. Zobaczymy i chwilę wszystko wyjaśnimy. Dobra, lecimy do czego? Do komputerka. Dobra, jesteśmy. Mamy przesłonięte, bo zaczniemy od 10 miejsca. Mamy przesłonięte resztę, ale chciałem ja powiedzieć to, co mówiłem, że zanim się przyłączymy. Ja jestem bardzo ciekawy. Ale nie mów, nie zdradzaj miejsca. Nie. Ja jestem bardzo ciekawy futbol.pl. Czyli na którymś miejscu jest futbol.pl. Zobaczymy, co tam ma, jakie filmiki, co tak dalej. Ale zaczynamy od 10 miejsca, ale zanim zaczniemy od 10 miejsca, tak jak mówiłem, subskrybenci obejmuje tylko użytkowników, którzy upublicznili swoje subskrypcje. Czyli dużo osób na przykład subskrybuje nasz kanał, a nie jest to podane do publicznej wiadomości, więc może tych kanałów znanych by było więcej, a może i nie. Zaznaczone jest, że subskrypcje od początku. I zaczynamy od 10 miejsca. Na 10 miejscu Jestem Miko, ale tak naprawdę wiem na 100%, że byłby na 12, bo dwa kanały są wyżej od niego, bo mają jeden ma prawie też 100 tysięcy, nie, 80 chyba, to zobaczymy później, a drugi ma coś koło 8 tysięcy, więc na pewno będą wyżej. Ale zaczynamy, jestem Miko, zobaczmy, co on tam ma u siebie. Shortsy, tak. Dobra, zobaczmy jednego shortsa. O, obejrzyjmy tego na przykład. Obejrzyjmy, a nie obejrzyjmy. Oglądamy shortsa, bo Olek jest ostatnio mega nakręcony na piłę, więc oglądamy piłę. A nie wiem, czy pamiętacie, wcześniej musiałem go przekonywać. Poczekaj. Lecimy. A, tam się chyba zderzyli. Patrz. Tak bramkarz go... Ojej, dobra. To szok, nieważne. Nie róbcie tego w domu, jak to mówią. Zobaczmy coś, wideo jakie ma. Może usłyszymy jego głos. Czy to? Szybka decyzja. To. Dobra, zobaczymy. Jeden rok temu, 44 wyświetlenie, czyli tak, nie za dużo, ale to... To jest muzyka z gry. BFMF. No tak. Ale nie słychać, nic nie mówi. No dobra, no to jest nasz widz. Jestem Miko, zapraszamy do niego. Może coś was zaciekawi. Czas na miejsce 9. 9 miejsce ma, zasubskrybował nas 19 grudnia 2021 roku, czyli 2 lata temu. Znaczy nie dwa, no rok i trochę. Irek Bilewicz. Zajrzyjmy do niego. 2930 subskrypcji. Zobaczmy, Irku, co tam u ciebie jest. Iruś, włączaj to. Ty, bez trybu rozkazującego. No. Patrz, 9 lat temu, tu ktoś starszy jest. 9 lat temu, 10 lat temu, czyli dawno temu kanał założony, ale nic nie jest aktualizowane. Myślę, że to jest kanał taty, a subskrybuje nasz jego syn na przykład, albo odwrotnie, kanał mamy, a subskrybuje chociaż Irek Bilewicz. No dobra, zobaczmy to. Tego pieska? Tak.
Zobaczmy. Jest. Is. Bez dźwięku, bo tutaj muzyczka, nie wiem, żebyśmy nie łamali praw autorskich. Piesek sobie. Tak to może podgłosimy. A, tu jest z odkurzaczem. Stoi, siedzi przy odkurzaczu, żeby się chłodzić, albo żeby mu dmuchało. Widzisz? Mhm. Subcio. Zobaczmy jeszcze szybciutko. Ale, aha, dobra, zobaczmy ten. 10 tysięcy wyświetleń, czyli sporo, ale 10 lat. Nawet jakaś reklamka się pojawiła. Mikniemy ją. Zobaczmy. Swimming Shoe, Zorka. Czy ich piesek nazywa się Zorka? Jest jakaś muzyczka, jest wyciszona, tu się z nim bawią. To jest chyba mama. Bo ma takie... Znaczy to jest kobieta na pewno, nie wiemy czy to mama, czy nie. No subcio. Pozdrawiamy panią i pieseczka, który już jest teraz dużo większy i dużo starszy. Czas na pozycję numer 7. I to jest to, co ciebie interesowało, czyli... Futbol.pl. Czyli... I powiem wam od razu, pierwsze miejsce znam. Znam. Dobra, ale nie mów, nie zdradzamy. 19 maja 2020 roku, czyli nie tak dawno, 4000 subskrypcji, 70 osób. Zobaczmy, czyli to już sporo. Zobaczmy, jak wideo dodaje często, czy specjalizuje się w shortach. Wideo Fortnite, kończy się piosenką godzinę, tu masz Minecrafta. Ostatni film dodany 3 miesiące temu. 4 miesiące wcześniej, w miarę systematycznie, od 3 miesięcy nie dodaje, nie wiedzieć czemu. Może ma karę. Oto jak dołączyłem do najmocniejszego teamu na Melex SMP. No zobaczmy to. SMP. SMP. Dobrze. Dobra, zobaczymy, czy coś głośniej. Siema widzowie, w dzisiejszym filmie dołączyłem na Melex SMP. Pozdrawiamy cię. Futbol.pl. Chociaż nazwa wskazuje na zupełnie co innego, chociaż shorty ma już z futbolem związane, tak? Super, a fajnie zrobione. Ale ja znam taki jeden youtuber, wstawię takie rzeczy. Znam takie rzeczy. Znasz? Jakiś mody ma. Nie, to jest tekstur. Nie, to jest mod. On ma mody. On jest na czymś serwerze. No tak. No dobrze, no już bez nerwów mi tu. Zobaczmy co tam dalej. Przebija. No spoko, to może się fajnie oglądać, ile ma wyświetleń. 190 mało, a mogłoby się fajnie oglądać, więc jak coś... Zapraszamy. Czas na miejsce... Szóste. Na szóstym miejscu 4790 subskrypcji Lopik Shorts. Czyli specjalizuje się pewnie w shortsach. Zobaczmy, co tam u niego. Shortsy. No faktycznie nie ma żadnych, nie ma wideo, ma same shortsy. Zobaczmy, które wybieramy. Wybieramy ostatni najpierw. Ostatni był dodany, nie wiem kiedy, bo tu nie widać. Tu ma 5, poczekaj, znajdziemy jakiś, co ma dużo wyświetleń, najwięcej. Tu ma 5100. Dobra, zobaczmy. Dacie radę znajdź krzywą linię. Okej. Zobaczmy, co tam jest. Dotrzymajmy to. Dobra, zacznijmy. Krzywą linię. Widzicie gdzieś krzywą linię? A wy widzicie? To jest taka iluzja optyczna, że wszędzie, no, wszędzie są krzywe linie, ale tak naprawdę nie ma tych krzywych. Albo wszędzie są proste, a wydaje się, że są krzywe. Albo odwrotnie, albo są krzywe, a wydaje się, że są tak. Proste. Właśnie. No, o, już widzę. Patrz. No. Tutaj. Patrz. Tu, ale to nie widać, myszką tu pokazuję, tak? Bo nie widać palcem, jak pokazujesz. Zobaczmy tu coś z lodówką. Poczekaj. Gdy kupiłeś lodówkę od Ruska? Puk, puk, puk. O. Ach! Wyskakuje ci. Rosjanin. Dobra, lecimy dalej. Fajne szorciki. Teraz miejsce szóste. Fajna nazwa. Biegam po wsi. Zobaczmy. Obejrzymy ostatni, dwa dni temu, opuszczony dom. A on, to kiedyś tu wchodziłem, on chodzi na jakiejś wsi, tylko nie pamiętam na jakiej i zagląda do opuszczonych domów. No, naciśnij. Okej. Dobra. Bo to trochę długie. Zobaczymy. 19 minut. No ale to będziemy nie całego, nie będziemy oglądać przecież, nie?
grać, no. Kiedyś takie coś nagrywał taki youtuber. Tricus. No ale on tam jakieś siebie nagrywał, a tutaj jest ewidentnie pokazane tylko, a to ktoś starszy chyba. Ciekawe. Napisz nam w komentarzu, ile masz lat. Co znalazł słoiki. Ciekawe, czy spotkał kiedyś jakiegoś ducha. O, słychać głos. Trochę przerażająco wyglądają te... Czy to jest starsza osoba? No. Ale zobacz tutaj. A z kimś chodzi? Tutaj mam wrażenie, że jest oryginalny kubek. Powiecie pewnie, no, znalazł kubek, ale... No fajnie, a ile to ma wyświetleń? 2400, czyli nieźle w dwa dni, 2400. Taka sytuacja. Nieźle, a tu są na poddaszu jakimś. Mhm. Czy jak ktoś lubi jakieś stare rzeczy i oni chodzą, sprawdzają, co można znaleźć, ja jakieś historie, to zapraszamy, oni się nazywają Biegam po wsi. No, i też pewnie domyślałem się, jakie historie mogły być w tym domu. No, na przykład z zewnątrz, jak potem pokażemy, to jest... Nie jest wcale taki mały, on jakby taki wysoki jest, taki, no nie jest bardzo małym domem. No dobra, to i tak właśnie chodzą sobie po różnych domach, zwiedzają, sprawdzają, co tam się wydarzyło może, co tam można znaleźć. Bardzo fajny content uważam. Myślę, że niektórym osobom może się to spodobać. Mam nadzieję, że nie jest straszne i żaden duch ich nigdy nie zaatakował. A, bo właśnie my nie powiedzieliśmy jedynie... Zostawcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Dobra, lecimy dalej znowu. Miejsce piąte. Leszczyna 66. 5710 subskrybentów. Jak 66? 666, czyli satan. Wideo, zobaczmy, czy jakieś wideo. 22 godziny temu. To, ale to jest z prawami autorskimi, to i tak musimy wyłączyć. No, ale ciekawe, czy to są jego bez dźwięku? Bez dźwięku tylko, tak, bez dźwięku. Bez dźwięku? No zobaczmy. Tu ma z różnych filmów Lady Gaga. No, dobrze. Bez dźwięku. No i tu jest... No to źle włączyłeś. Nie, no włączyłem to. I tu jest, on wstawił. Nie wiem, czy to on wstawił, czy od kogoś. Jak on tam, to fajna animacja. 211 wyświetleń. Bo jest taki, przejście. Bo jest taki pan ostatnio. On jest, no tak, on był brzuchem. I zarobił 2 lata naprawdę kupę hajsu. I wybił się głównie dzięki dużemu brzuchowi, który fajnie tańczy. Ale nie o nim mowa, tylko Leszczyna 66. Zobaczmy, co tam jeszcze ma u siebie. Zobaczmy, jakie jest shorty. O, jakieś gram z tą grę. Tą grę grałeś? Jadę traktorem po polu. 20 wyświetleń. A zobaczmy shorty. Shorty. Robloxa. Lecimy na Szczecin. I mili Państwo, mamy 4. miejsce. Piesełka. Piesełka, ale wydaje mi się... Zobaczcie, poczekaj. Kolejne miejsce, to już będzie miało więcej od nas subskrypcji. I teraz tak, bo wybiłeś mnie z rytmu. Piesełka na 4. miejscu, ale wydaje mi się, że na 4. miejscu by byli nasi znajomi, którzy nas na bank subskrybują. Tylko mają chyba włączone właśnie ukryte subskrypcje. Bartek i Wielki Tata. Zajrzymy za chwilę do nich. Zobaczmy najpierw Piesełka. Piesełka. Piesełka, co on... Daj. Co on ona sobą pro nie prezentuje, co nagrywa. To zrobi więcej kroków, 24 godziny wygrywa. 24, ha? 2 miesiące temu. Zobaczmy to, bo jestem ciekaw. A, to jest dziewczyna. 24 godziny. Pierwsze, co zrobiłam, to poszłam sobie do Żabki kupić jakieś picie. W tym przypadku było to właśnie Oszy. Nie pijcie Oszy, jest bardzo szkodliwe i podobnie strasznie rakotwórcze. Tak mówią niektórzy, a szczególnie w wieku, jak się dojrzewa. Znaczy, jakoś mega szkodliwe nie może być, bo jest dostępne w sklepach, więc... Później zrobiłam sobie 10-minutowy spacerek i dobiłam ponad 2400 kroków, z czego naprawdę bardzo się cieszę. Ja to sam dziennie na zegarku dobiłam 20 tysięcy. Tak? 16? O co z tym dokładnie chodziło? No ale 10 minut, 2000 kroków? Nie 10 minut. Zero, moi drodzy, pierwsze losowanie i uwaga, zobaczmy, żeby to utrudnienie. Okej, plus 50 kilo. A, czyli 50 kilo. Fajny pomysł, fajny film. Szkoda, że tylko 206 wyświetleń. Zobaczmy, co jeszcze nakręciła.
Dobra, lecimy dalej. I teraz, bo... Zapomnieliśmy, kiedy nas zasubskrybowali wszyscy. Nie, no mówiłem tutaj piesełka 15 maja 2022 roku. Czyli też no, prawie rok temu. Tutaj z tej pierwszej dziesiątce nikt tak dawno nas nie... Najdawniej to nas zasubskrybował. Nie wiem, jestem Miko. Chyba nie, to coś musiało być... Nie, chyba... Dobra, na razie nie mówimy dalej, ale tak naprawdę na czwartym miejscu byłby... Szukaj... Barteks i Wielki Tata. Oni nagrywają Brawla, nagrywają głównie gry. Jesteśmy ziomkami. 7040. Tamten miał więcej. Czyli 7240, czyli o 200 ma więcej niż Bartek z Wielki Tata. Czyli piesełka zachowałaby się na czwartym miejscu, z tych, których oczywiście widzimy, a Leszczyna spadłby z piątego na szóste. Czyli Bartek z Wielki Tata byłby na piątym miejscu u nas. Oni nagrywają fajne filmiki z Brawla i ostatnio zaczęli z Stumble Guys. Nie ostatnio, ale od jakiegoś niedawnego czasu, kochanie, tak? Zobaczmy, który filmik szybciuchem włączymy, żeby nie przedłużać. Tak. Poczekaj, zajrzymy najpierw na ich kanał. Ostatni film kiedy? Ostatni film był 3 tygodnie temu, czyli dość dawno nie nagrywali. Widocznie był jakiś powód. Widać, że tutaj oglądaliśmy. Przewijamy reklamki. Jedziemy. Zobaczmy. Tutaj oni często karnet otwierają. Są na bieżąco ze wszystkim, bo to ostatni film był z Brawla. Zobaczmy, jak się witają. No nie wierzę, że znowu że reklama, ja cię. No nie, jak przewiniesz na przykład, wiesz? Nie tylko ty. Czyli w święta nagrywali ostatnio. Ciekawe, czemu nic nie nagrywają, ale może coś napiszą w komentarzu. Czemu pozdrawiamy ich. Gratulujemy, bo byście byli na piątym miejscu. Lecimy dalej, tak? Dobra. Jest zupa z bobra. Czas na miejsce trzecie, ale wiem na pewno, że na miejscu trzecim byłby ktoś inny, ale wam zaraz zdradzę kto. Bo ta osoba, która była na trzecim miejscu, ma ponad chyba 80 tysięcy subskrybentów. Znaczy osoba, kanał, bo to jest kanał. I też opowiem trochę historię o tym. Dobra, najpierw patrzymy, który jest tu. I w ogóle, to jest pierwszy subskrybent. Po pierwsze to jest podium. Już. Podium, tak. A po drugie to jest pierwszy subskrybent, który nas przegonił w subskrypcjach. Pierwszy subskrybent, który nas przegonił w subskrypcjach. I zobaczmy, Lisu, co tam Lisu nagrywa. O, Lisu nie ma za dużo filmów, ma 2 filmiki. Nie wiem, skąd ma tyle subskrybentów. Widocznie, może poczekaj, na żywo coś nagrywał. Na żywo, robił live'y, na live'ach dużo, dużo pewnie zdobywał subskrybentów. Też jest fajny pomysł, więc jak chcecie, to róbcie live'y, jeżeli macie taką możliwość. A zobaczmy, boję się, że tu będzie muzyczka. Poradnik, jak wbić na kustomiki do Liska. Zobaczmy, posłuchajmy. Czyli on głównie robi live. Siemaleczko widzowie z tej strony Lisu, dzisiaj sobie nagramy. Siema Lisu. Na customę do Lisa. No to tak, dajemy tu. Czyli pewnie na live'a gra w Fortnite albo w coś innego, nie? Sprawdzimy, co robi na live'a? Fortnite było widać. Tak, Fortnite? Było widać. Na przykład parę wybieramy. No to super, jak lubicie Fortnite'a, to wbijajcie do Liska. Wspomagajcie go, subskrybujcie. I nie wiem, tam donejciki nie wpadają do niego podczas live'ów. Ale tak naprawdę to na czwartym miejscu, wiem to doskonale, bo się nawet pytałem, bo wiem, że wcześniej nas subskrybowali i zapytałem ostatnio, czy nas subskrybują, powiedzieli, że tak, nawet wysłali screena. Jak go znajdę, to wam tu gdzieś wstawię. Poczekajcie. I tu jest Lady Krasnal, oni nas subskrybują, my ich też mają 80 tysięcy subskrypcji, prawie 81. Tutaj
To jest, z tego co dobrze kojarzę, kanał sklepu, czy tam sieci sklepów Krasna z zabawkami. Mają dużo zabawek, dużo nagrywałem też o zabawkach, chociaż ostatnio zmieni troszeczkę content. I tutaj jest nowa Lady Krasnal, bo wcześniej Lady Krasnal odeszła od nich, otworzyła sama kanał i też ona jest naszym widzem. I zaraz zajrzymy do niej i dowiecie się, jak się nazywa. Nowa Lady Krasnal, czyli Iza z córką Melą, bardzo fajne filmiki, zaczynają się coraz mocniej angażować w shortsy. Zobaczmy jednego, nie ma szans. Rzeszczy z LOL, 5 rzeczy z LOL. Zobaczmy tego shortcika. Uwaga, uwaga, uwaga. Dzisiaj kolejny dzień wyzwań. A jakich? 5 rzeczy z LOL. 5 rzeczy z LOL, dasz radę? 5 rzeczy z LOL. Znalazł się z uwaga błędnej. Idziemy. Pewnie chodzą po sklepie właśnie ten Krasnal i oni też kręcą, mają współpracę. Czasem dla nich kręci, wiesz kto? LOL. Paweł Malinowski. Dobra, umówmy się, że to całe stanowisko jest to tam, Iga? Nie Iga, jak ona miała? O Boże, zapomniałem. No? Dobra, to jedna, jeszcze cztery. Ale kto był z Pawłem Malinowskim zawsze? Martyna Zabawa i ktoś jeszcze był? Ta siostrzyna. Nie, dziewczyna. Dziewczyna to była Martyna Zabawa. A ta jego siostrzynica, bo to siostrzynica chyba była, tak? No, jak się nazywała? Nie, Iga, Boziu, teraz zapomniałem. Przypomnijcie w komentarzu, kto jeszcze z nimi współpracował, ale chyba ten... No. Wy mi nie pozwalacie oglądać Wednesday? Zgaduję, że ona jest młodsza ode mnie, a oglądała. Nie, może nie oglądałem, może tylko tak nagrywają, a może pokazywała jej mama tylko jak tańczyła Wednesday. Bo sam film jak Wednesday nie jest dla takich maluszków, wiesz? I na pewno Iza się z tym zgodzi, Iza napisz w komentarzu, czy się zgadzasz. Dobra, zobaczmy jeszcze, co, jaki mają ewentualnie filmik. Jakie filmy? Nie drap, kochani, bo to będzie słychać strasznie, tak? Zobaczmy, o czym tu mają. Wiem, że grają w Toka Boka. Toka Boka, Toka Boka, Toka Boka, Toka Boka. Widzę głównie w Toka Boka. O, 24H na czarno. Czyli jakiś trochę wyzwanie w 24H. O, no już reklamy. Gadyn, pomijmy reklamy. Uciekaj ta. Bory White. Nie możemy szerzyć przemocy. O. Właśnie zrobiła kobieta. Fajnie mają, nie? Że w takim sklepie mogą sobie... Ale mają konia. Lady Krasnal, subujcie nasz kanał. Subujcie, a co tam? Witam Was na kanale. Lady Krasnal. Okej, zobaczmy, co tam się wydarzyło. Czy cały czas były na czarno? A nie jest na czarno. Chyba, że to Iza miała być na czarno. Zobaczmy. Coś tutaj. A, klocki Lego czarne na przykład. O, tutaj są łodygi, zobaczcie, łodygi. No, ale łodygi, to łodygi są zielone. Nie wiem, jak jesteście ciekawi, musicie sami zobaczyć, bo nie wiem, jak im to wyszło. Więc to oni tak naprawdę byliby na miejscu trzecim, czyli podium. I uwaga, miejsce drugie Darwika. Darwika ma 95400 i walczy o 100 tysięcy, więc jeżeli nas lubicie, też pomóżcie jej bić do 100 tysięcy, tak samo jak Lady Krasnal i tak samo jak będziemy próbować bić do miliona naszemu widzowi, który ma pierwsze miejsce. Darwika, taka ciekawostka. To jest była właśnie Lady Krasnal, która tak naprawdę w niecały rok zrobiła prawie 100 tysięcy subskrybentów. Czujesz bazę? Jak się nazywa? Darliwka, a nie Darwika. Darliwka. Bo to jest od Darii i Liwki, bo Daria jest mamą, a Oliwka jest córeczką, tak? I one tutaj też fajne shorty kręcą. Zobaczymy jednego ostatniego. Czy nigdy nie powie mama? Nie wiem, o co chodzi. Zobaczmy, to będzie krótkie. 373 tysiące wyświetleń. Czego nigdy nie powie mama? A czego nigdy nie powie mama? Spóźnisz się do szkoły! Mamo, mogę dzisiaj nie iść do szkoły. Ale tak właściwie to czemu ci się nie chce, tylko będziesz miała zaległości? Dlatego, że dzisiaj to nie jest mój dzień. Nie czujesz się najlepiej? No. Mam pomysł. Ty też tak masz często, co? Oluś. To będą najlepsze wagary w twoim życiu. O nie, zrobiła jej wagary. Mam koc, idealny na zimowe wagary. Ale fajny kocyk duży. Czekaj, jeżeli wagary, to tylko ze słodyczami. Nie słodycze. Nie. Ale ty jeszcze byś potrzebował konsoli, telefonu i innych rzeczy, tak? Okay. Jak chcesz bajeczki,
a może film, może jakiś serial? No, na lalek, no tak. Mamo, dzięki, ale czy ty się dobrze czujesz? No chyba nie. Nasza mama pozwoliłaby na takie wagary? No raczej, że nie. Prawda? No raczej, że tak. Taka... Nie, dobra. Taka ciekawostka. Zobaczmy jeszcze wideo, bo wiem, że też Toka Boka dużo nagrywają, ale dużo też 24H, jakichś tam wyzwań. Oliwka założyła swój kanał. Pokaż 24. No dobra. Chodź. Łączymy, a ja będę opowiadał. O, jakaś reklama. God damn. Tak naprawdę z Darliwką my mieliśmy też nagrać i z jej córeczką. Poczekaj. A, pomnij. Mieliśmy też nagrać razem, Oluś, nie pamiętasz, z jakiś rok temu ci mówiłem, jak jeszcze nie mieli tyle subskrybentów, ale mieli tyle rzeczy na głowie, że... Poczekaj, ciszę. W dzisiejszym odcinku będziemy robić sobie z Oliwką challenge. Oliwka teraz ma ferie, więc od razu... Ciszę. I mieliśmy nagrać razem, słyszysz, Olusiu? Ja, nie wiem, czy pamiętasz, prawie rok temu, jak zaczynali, mieli oni otwierać z nami coś dziewczęcego, my z nimi coś chłopięcego. Krasna? No ale nie, to z Lady Krasna jest teraz, mamy taką propozycję, żeby to zrobić, ale najpierw była taka propozycja z Darliwką. Nie możemy z nią? Ona teraz nie ma czasu, bo ma dużo pracy i też jej mąż, czyli Dari, otworzył swój kanał. Więc tak naprawdę po co im obcy mężczyźni, jak ma swojego męża, który ma swój kanał, więc mogą coś z nim otwierać męskiego, prawda? Zgadza się? A ciekawe ile ma, nie będę sprawdzał teraz, chyba się Mr. Krasna nazywa ten kanał, możecie wpaść i zobaczyć, co on tam porabia. Wiem, że też grał w Toka Boka. O! Ale związane cały dzień! Związane cały dzień chodziły? No nie wierzę, cały dzień chodziły ten. Ciekawe, czy naprawdę cały dzień. Bo my jak kręcimy 24 rzadko, prawda, Olusiu? To naprawdę one trwają 24 godziny. Prawda, kochanie? Dobra, wbijajcie, już im brakuje naprawdę niewiele, do niecałe 5 tysięcy do 100 tysięcy subskrypcji do pierwszego srebrnego przycisku. Zapraszasz też naszych widzów, żeby zasubskrybowali kanał. Zasubskrybujcie Darliwkę, żeby zdobyli pierwszy srebrny przycisk. Dobra, no to teraz najważniejsze i kończymy mini państwo, bo czas goni nas. I pierwsze miejsce, tu będę starał się dużo rzeczy ciekawych opowiedzieć, bo ta pani, kobieta, naprawdę mnie fascynuje, że ma czas na wszystko. Ma czas na swój biznes, ma czas nagrywać na TikToki, ma czas nagrywać na YouTube'a, ma czas robić relacje na Instagramie, ma czas jeździć, uczestniczyć w jakichś tam reklamach. I teraz ostatnio, nie wiem czy wiecie, no pewnie nie wiecie, wejdźmy już do Mariwo się nazywa, będzie uczestniczyła w takim programie, na którymś tam z polskich kanałów, że będzie kupowała w ciemno paczki, bo ona ma firmę kupującą jakieś używane rzeczy w paczkach, których nie wiadomo co jest i to potem sprzedaje na przykład drożej, kupuje paczkę, nie wiem, za 5 tysięcy, a w środku się okazuje, że coś jest warte 10 i tak dalej. Taki trochę ciuchland, ale nie ciuchland, nowe rzeczy, nieużywane, nie wiem jak to robi, to wszystko możecie się dowiedzieć u niej na TikToku. Specjalizuje się w shortach. Jej shorty mają naprawdę kupę wyświetleń po 157. Ja po shortach, włącz na przykład tak. I przede wszystkim po TikTokach. Którego? Tak. Ja Forces zakupy, czy Ja Forces fryzjer? Ja Forces fryzjer. Fajnie ja podkłada głos, fajnie to montuje. Myślę, że wy też znacie, jak nie znacie i nie subskrybujecie, to wbijajcie subskrypcję dla niej, bo ona walczy o to, żeby jak najszybciej zdobyć złoty przycisk. A mogę coś powiedzieć? Możesz. Ciekawe, czy znacie takiego youtubera, który ma 2,5 miliona subskrypcji, no a jest szansa, że go nie znacie. Ale jest Kaluch. Taki pewnie... Jak? Kaluch. Kaluch? No jest takich pewnie wielu, bo dużo ma ludzi ponad milion subskrypcji, ale nie dużo ich znamy, bo tak jak tłumaczyłem, mają inny content. O, fajny fryz zrobiła. Okej, okay, zobaczmy jakie filmiki. Poczekaj, bo tu jeszcze widziałem jakiś taki mega chyba 1 500 000 wyświetleń miał jej shorts. 933, 600 tysięcy, 1 milion. O, to widziałem. Ja jako też ogromny. To widziałem. Widziałeś to? O, i ona nawija, nagrywa ze swoim synkiem czasem, tak. Z Mikołajem, ale Mikołaj. To dla zazwyczaj filmiki, a gdzieś tam u niej występuje. Właśnie ostatnio stukła taką butelkę, która była mega rzadka, butelkę Coca-Coli, która była warta 1000 zł
i jej pękło, bo spadło jej pudełko, przynajmniej takiego szorca nagrała. Ale jak chcecie wiedzieć więcej, musicie wejść do niej. Marivo 513 tysięcy subskrypcji. No powiedziałem tak. Ale nie powiedziałeś tysięcy. Powiedziałem. Czyli ile brakuje do miliona? Do miliona brakuje tylko 87 tysięcy i mają milion, i mają złoty przycisk. Życzymy Marivo i Mikołajowi tego. Będziemy mieli znajomego, znaczy pewnie znajomego, bo chciałem bardzo podziękować Marivo, bo kiedyś mi pomogła, miałem jakiś problem. Napisałem do niej jako jedyna z nielicznych tak naprawdę i takich już znanych osób z YouTube'a i nie tylko w świecie influencerów. Odpowiedziała mi i pomogła. Bardzo Ci dziękuję, Marivo, jesteś wielka. Tego. Włączmy tego, 3-latek jako dziadek. Okej, okay, jedziemy z tym i kończymy ten odcineczek. Dziękujemy, że taka osobistość nas subskrybuje. Ciekawe, czy ktoś jeszcze był znany, tylko miał ukryte subskrypcje. Dobra, słuchajmy. 3-latek jako dziadek. Koszula, peruka, laska i wąsy. Ja czuję, że to dobrze go zrobi. Fajnie. Chyba byłem przewodziłam. Ryzykujemy, jedziemy do przedszkola. Superosko. Dziadku, wstakuj do auta. Dziadku. Dobrze. Idziemy. Super. Tylko buty powinna mu zmienić na takie babcie dziadkowe, nie? To nie ma trzeba moją laskę. Super. Dobra. Tak jak mówiłem, to tyle, bo zjedzą nas motyle. Nie wiem, czy wiecie, zaraz z rozwiązaniem konkursu. I co najważniejsze, Olek, co będziemy odpakowywać w tym tygodniu? Oh yeah! Kamian, dobra, lecimy! Trzymajcie się cieplutko! Nara, nara! Do zobaczonka i widzonka! Trzymajcie się! Pa!